Wir wollen aus Johannes 13 lesen, die Verse 1 bis 17. Przeczytamy z Ewangelii Jana z 13 rozdziału od 1 do 17 wiersza. Ewangelia Jana, 13 rozdział od 1 do 17 wiersza. Przed świętem Paschy Jezus, wiedząc, iż nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. A podczas wieczerzy, gdy diabeł wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go, wiedząc, iż Ojciec wszystko dał mu w ręce i że od Boga wyszedł i do Boga odchodzi, wstał od wieczerzy, złożył szaty, a wziąwszy prześcieradło, przepasał się. Potem nalał wody do misy i począł umywać nogi uczniów i wycierać prześcieradłem, którym był przepasany. Podszedł też do Szymona Piotra, który mu rzekł: Panie, Ty miałbyś umywać nogi moje? Odpowiedział Jezus i rzekł mu: Co ja czynię, Ty nie wiesz teraz, ale się potem dowiesz. Rzecze mu Piotr: Przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Odpowiedział mu Jezus: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Rzecze mu Szymon Piotr: Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Rzecze mu Jezus: Kto jest umyty, nie ma potrzeby myć się, chyba tylko nogi, bo czysty jest cały. I wy czyści jesteście, lecz nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto ma go wydać, dlatego rzekł: Nie wszyscy jesteście czyści. Gdy więc umył nogi ich i przywdział szaty swoje i znów usiadł, rzekł do nich: Czy wiecie, co wam uczyniłem? Wy nazywacie mnie nauczycielem i panem i słusznie mówicie, bo jestem nim. Jeśli tedy ja, pan i nauczyciel, umyłem nogi wasze, i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Albowiem dałem wam przykład, byście i wy czynili, jak ja wam uczyniłem. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, sługa nie jest większy nad pana swego, ani poseł nie jest większy od tego, który go posłał. Jeśli to wiecie, błogosławieni jesteście, gdy zgodnie z tym postępować będziecie. Ich freue mich, dass ich hier bei euch sein kann und wir Gemeinschaft haben können unter Gottes Wort. Cieszę się, że mogę być tutaj z wami i wspólnie możemy właśnie być w tej społeczności, wspólnie ze sobą i ze Słowem Bożym. Und dann haben wir am Anfang gemeinsam dieses Lied gesungen: Jesus, oh, ich brauch dich. I wspólnie na początku śpiewaliśmy tą pieśń: Panie Jezu, potrzebuję Cię. Hier in diesem Abschnitt lernen wir, dass der Herr Jesus immer für uns da ist. Z tego przeczytanego urywku możemy się znowu dowiedzieć, że Pan Jezus zawsze jest dla nas do dyspozycji. Dass er immer für uns tätig ist. Że on zawsze jest czynny dla nas. Daran gibt es überhaupt gar keinen Zweifel. Nie ma w tym najmniejszego cienia wątpliwości. Aber es gibt eine Frage, die betrifft mich und dich. Ale jest takie pytanie, które dotyczy ciebie i mnie. Empfinden wir das wirklich, dass wir den Herrn Jesus immer brauchen? Czy rzeczywiście to odczuwamy, że potrzebujemy Pana Jezusa? Ist das Wirklichkeit in unserem Leben, dass wir es spüren und empfinden, wir brauchen den Herrn Jesus? Czy to jest rzeczywistością w naszym życiu, że my to czujemy: Panie Jezu, my Ciebie naprawdę potrzebujemy? Wenn es um die irdischen Dinge geht, dann sagen wir schnell, dass wir etwas brauchen. Jeśli chodzi o te ziemskie rzeczy, to jak szybko my mówimy, że czegoś potrzebujemy? Wir brauchen ein neues Kleidungsstück. Potrzebujemy jakąś sztukę odzieży nową. Wir brauchen ein neues Handy. Potrzebujemy nowy telefon komórkowy. Wir brauchen so vieles. Tak wiele rzeczy potrzebujemy. Ob wir es wirklich nötig haben? Ale czy w rzeczywistości tak naprawdę je potrzebujemy? Und dann stellen wir fest,
Da gibt es nichts umsonst. I potem nagle stwierdzamy, na tym świecie nie ma niczego za darmo. Alles hat seinen Preis. Każda rzecz ma swoją cenę. Das sind zwei Unterschiede in Bezug auf den Herrn Jesus und in Bezug auf die irdischen Dinge. To są wielkie różnice, co dotyczy Pana Jezusa i tych rzeczy ziemskich. Bei den irdischen Dingen sagen wir manchmal, wir brauchen es, aber wir brauchen es eigentlich gar nicht. W stosunku do ziemskich rzeczy bardzo często mówimy, potrzebujemy to, a tak w rzeczywistości to wcale tego nie potrzebujemy. Aber den Herrn Jesus, den brauchen wir wirklich. Ale Pana Jezusa, to tego my rzeczywiście potrzebujemy. Wir brauchen ihn als Nahrung für unseren inneren Menschen. My potrzebujemy go jako pożywienie dla naszego wewnętrznego człowieka. Da gibt's einen anderen Unterschied. I jeszcze jedna jest różnica. Die irdischen Dinge bleiben oft unerreichbar für uns. Bardzo często ziemskie rzeczy są poza zasięgiem naszych możliwości. Aber der Herr Jesus ist da. Ale Pan Jezus jest zawsze dostępny. Und er freut sich, wenn er bei uns sieht, dass wir ihn wirklich brauchen. I jakże on się cieszy, gdy to zobaczy, że my naprawdę potrzebujemy go. Und dann will er uns gerne begegnen. I wtedy on tak bardzo chce wyjść nam naprzeciw. Hier in diesem Abschnitt finden wir auch, dass wir ihn so nötig haben. W tym przeczytanym urywku też możemy to zauważyć, że tak bardzo go potrzebujemy. Mit Kapitel 13 beginnt der dritte Teil des Johannesevangeliums. Począwszy od tego 13 rozdziału, rozpoczyna się trzecia część tej Ewangelii Jana. Im ersten Teil in Kapitel 1 bis Kapitel 7, da war das große Thema Leben. W pierwszej części, w rozdziałach od 1 do 7 tej Ewangelii Jana jest pokazany wielki, ważny temat, życie. Im zweiten großen Teil von Kapitel 8 bis Kapitel 12, da ist das Thema Licht. W drugiej ważnej części od rozdziału 8 do 12 jest przedstawiony drugi ważny temat, światłość. Und hier Kapitel 13, da beginnt der dritte große Teil und das Thema ist Liebe. I tu od 13 rozdziału rozpoczyna się trzecia część i jej wielkim tematem jest miłość. Dann gehören die Kapitel 13 bis 17 auch sehr eng zusammen. I też te rozdziały od 13 do 17 bardzo ściśle się między sobą łączą. Der Herr Jesus ist im Begriff, das Werk am Kreuz auf Golgatha zu vollbringen. Bo Pan Jezus już jest krótko przed tym zadaniem wypełnienia tego dzieła na krzyżu Golgoty. Aber dann kümmert er sich zuerst noch einmal ganz besonders um seine Jünger. Ale najpierw on tutaj w szczególny sposób troszczy się jeszcze o swoich uczniów. Er zeigt ihnen in Kapitel 13, dass er das tut, was nötig ist, damit wir Gemeinschaft mit ihm genießen können. I w 13 rozdziale on pokazuje to, co jest tak bardzo konieczne, abyśmy mogli cieszyć się społecznością z nim. In Kapitel 14 spricht er über die neue Beziehung zu ihm, die Beziehung zu dem Vater und die Beziehung zu dem Heiligen Geist. A w 14 rozdziale on pokazuje ten nowy związek, jaki został nawiązany z nim, związek z Ojcem i związek z Duchem Świętym. In Kapitel 15 spricht er über Frucht bringen. W 15 rozdziale on mówi o przynoszeniu owocu. Und wir haben heute Abend schon daran gedacht, dass wir ohne ihn da gar nichts tun können. I już dzisiaj wieczorem o tym wspominaliśmy, że bez niego nie jesteśmy w stanie niczego uczynić. In Kapitel 16 spricht er von dem Zeugnis vor der Welt und der Drangsal, die die Jünger dort in der Welt haben. W 16 rozdziale on mówi o świadectwie naszym przed tym światem i tym ucisku, jaki mogą uczniowie w tym świecie odczuwać. Aber in Kapitel 17 spricht er nicht mehr mit den Jüngern. Ale w 17 rozdziale on już teraz nie rozmawia z uczniami. Da spricht er zu dem Vater. W 17 rozdziale możemy przeczytać, jak on przemawia do Ojca. Die Jünger dürfen zuhören. Uczniowie mogą się przysłuchiwać. Und mit Erstaunen werden sie festgestellt haben, der Sohn
spricht mit dem Vater über die Seinen. I oni ze zdziwieniem mogą to stwierdzić, że Syn rozmawia z Ojcem o tych, którzy są Jego własnością. Ich möchte jetzt den großen Inhalt von Kapitel 13 zeigen. I chciałbym teraz przedstawić wielką treść tego 13 rozdziału. Der Herr Jesus steht im Begriff zurückzukehren zu dem Vater. Pan Jezus już teraz rozpoczyna te dzieło powrotu do swojego Ojca. Er würde im Himmel sein bei dem Vater. On będzie w niebie tam razem z Ojcem. Das ist die eine Seite. To jest jedna strona. Die andere Seite ist die, dass die Sünde in ihrer gröbsten Form sichtbar werden würde. A drugą stroną jest to, że grzech w tej najokropniejszej formie będzie teraz widoczny. Die Menschen würden den Herrn Jesus ans Kreuz bringen. Bo ludzie przyprowadzą Pana Jezusa do krzyża. Und einer, der mit dem Herrn Jesus gegangen war, würde ihn verraten. A jeden z tych, który chodził z Panem Jezusem, zdradzi go. Und vor diesem Hintergrund tut der Herr Jesus jetzt das, was wir hier gelesen haben. I to na takim właśnie tle Pan Jezus czyni to, o czym teraz przeczytaliśmy. In dem Wissen um die Sünde, die in dieser Welt ist, wiedząc, będąc w świadomości tego wielkiego grzechu, jaki jest na tym świecie, und im Wissen um den Feind, der tätig ist, i wiedząc o tym nieprzyjacielu, który jest tak bardzo czynny, zeigt er den Jüngern, dass er alles tun wird, pokazuje uczniom, że on wszystko podejmie i zadziała, um die Jünger in einem Zustand zu halten, dass sie Gemeinschaft mit Gott genießen können. Aby uczniów zachować w takim stanie, w którym oni będą mogli się cieszyć społecznością z Ojcem. Gemeinschaft mit dem Vater und Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Społeczność z Ojcem i społeczność z Panem Jezusem. Und zwar entsprechend dieser Beziehungen, die der Herr Jesus selber genießt, wenn er zurückkehrt zu dem Vater. Odpowiednio do tego związku, w jakim będzie mógł cieszyć się Pan Jezus, gdy on powróci do Ojca. Darum geht es um Genuss der Gemeinschaft. Tu właśnie chodzi o tą radość z tej społeczności. Der Jesus sagt zu Petrus in Vers 8: Wenn ich dich nicht wasche, hast du kein Teil mit mir. I Pan Jezus powiedział tutaj w 8 wierszu: Jeśli cię nie umyję, nie będziesz miał działu ze mną. Teil mit ihm haben bedeutet Gemeinschaft haben. Mieć dział z nim to oznacza właśnie mieć społeczność z nim. Durch die Bekehrung bekommen wir Teil an dem Herrn Jesus. To właśnie przez nawrócenie się otrzymujemy ten dział w Panu Jezusie. Um den Unterschied zu zeigen, möchte ich mal einen Vers lesen aus Apostelgeschichte 8. Aby różnicę pokazać, chciałbym przeczytać jeden wiersz z Dziejów Apostolskich z 8 rozdziału. Apostelgeschichte 8, Vers 21. 21 wiersz. Dzieje Apostolskie 8, 21. Co się tyczy tej sprawy, to nie masz w niej cząstki ani udziału, gdyż serce twoje nie jest szczere wobec Boga. Petrus muss dem Simon sagen, du hast kein Teil an dieser Sache. Piotr musiał powiedzieć temu mężczyźnie, ty nie masz cząstki czy udziału w tej sprawie. Dieser Simon war kein Gläubiger. Bo ten Szymon, do którego on to powiedział, nie był człowiekiem wierzącym. Petrus muss ihm sagen, dein Geld fahre mit dir ins Verderben. I musiał do tego dopowiedzieć, że twoje pieniądze niech razem z tobą idą na zginienie. Er hatte sich zwar taufen lassen, aber er hatte sich nie bekehrt. Ten człowiek wprawdzie dał się ochrzcić, ale nigdy się nie nawrócił wcześniej. Und so sagt Petrus ihm, du hast kein Teil an dieser Sache. I dlatego Piotr do niego mógł powiedzieć, ty nie masz cząstki i działu w tej sprawie. Teil an dem Herrn Jesus bekommen wir, wenn wir uns bekehren. Tą cząstkę, ten dział w Panu Jezusie my otrzymujemy, gdy się nawracamy. Das ist eine einmalige Sache. Jest to jednorazowa rzecz.
Und der Jesus zeigt es hier in Vers 10 in dem Bild, wer gebadet hat. I tu Pan Jezus w 10 wierszu w tym obrazie właśnie pokazuje, że kto jest już czysty albo umyty. Beim Baden, da kommt auch Wasser zur Anwendung. Bo kto się myje czy kąpie, to stosuje do tego wodę. Und das finden wir zum Beispiel im Titusbrief. I to możemy zauważyć też w liście Tytusa. Da spricht Paulus in Kapitel 3, Vers 5 von der Waschung der Wiedergeburt. Tam Paweł do Tytusa pisze w 3 rozdziale, w 5 wierszu, o tej kąpieli odrodzenia, druga połowa tego wiersza. Diese Waschung der Wiedergeburt, das ist eine einmalige Sache. Ta kąpiel tego nowonarodzenia to jest rzecz jednorazowa. Sie steht in Verbindung damit, dass der Herr Jesus sein Blut, sein Leben gegeben hat. Ona właśnie łączy się z tym, że Pan Jezus darował swoją krew, położył swoje życie. Und durch diese einmalige Sache bekommen wir Teil an dem Herrn Jesus. I dzięki tej jednorazowej rzeczy my otrzymujemy dział w Panu Jezusie. Aber bei der Fußwaschung, da geht es um eine beständige Sache. Ale jeśli chodzi o obmywanie stóp, to tutaj chodzi o rzecz, która musi się ciągle odbywać. Da geht es um Gemeinschaft, Genuss der Gemeinschaft mit dem Herrn Jesus. Tutaj właśnie chodzi o te ciągłe cieszenie się, te życie w tej społeczności z Panem Jezusem. Und da ist das Waschen der Füße Voraussetzung dafür, dass wir diese Gemeinschaft genießen können. I właśnie te obmycie stóp jest warunkiem koniecznym, abyśmy mogli cieszyć się z tej społeczności z Panem Jezusem. Dazu auch noch einen Vers, der uns diese Anwendung des Wassers in dieser Weise zeigt. I jeszcze jeden wiersz przeczytamy, który pokazuje właśnie zastosowanie wody właśnie w tym celu. In Epheser 5, Vers. Możemy przeczytać to z listu do Efezjan z 5 rozdziału. Vers 26. Z 26 wiersza. Da lernen wir, dass der Herr Jesus die Versammlung heiligt, indem er sie reinigt durch die Waschung mit Wasser durch das Wort. Z niego możemy się nauczyć, że Pan Jezus zgromadzenie oczyścił kąpielą wodną przez słowo. Efezjan 5, 26. Der Herr Jesus zeigt also hier, dass er alles tut, damit seine Jünger Genuss der Gemeinschaft mit ihm haben können. I Pan Jezus pokazuje, że On wszystko czyni to, co jest konieczne, abyśmy mogli żyć w tej wielkiej radości z tej społeczności, jaką mamy z Nim. Und ich möchte jetzt gerne 7 Punkte zeigen in Bezug auf diese Tätigkeit des Herrn Jesus. I teraz chciałbym pokazać 7 punktów związanych z tą czynnością Pana Jezusa. Den ersten Punkt finden wir in Vers 1. Pierwszy punkt od razu znajdujemy w 1. wierszu. Und ich möchte es mal nennen, den Maßstab für dieses Tun des Herrn Jesus. I chciałbym to nazwać wzorzec tego, dla tego czynu Pana Jezusa. Der Herr Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, dass er aus dieser Welt zu dem Vater hingehen sollte. Pan Jezus wiedział, że nadeszła godzina Jego odejścia z tego świata do Ojca. Dieser Weg, der vor ihm lag, der führte ihn über das Kreuz und durch das Grab zurück zu dem Vater. Ta droga, która znajdowała się przed nim, prowadziła go przez krzyż, przez grób i zmartwychwstanie do Ojca. Und diese Beziehung zu dem Vater ist der Maßstab für die Fußwaschung, die wir hier finden. I ten związek z Ojcem jest tym wzorcem, przymiarem, wzorcem tego umycia stóp, który tutaj mamy opisany. Wir dürfen den großen, allmächtigen, heiligen Gott unseren Vater nennen. My możemy tego wielkiego, wszechmocnego, świętego Boga nazywać naszym Ojcem. Dieser Gott ist zu rein von Augen, um Böses zu sehen.
Ten Bóg, który jest zbyt czystych oczu, aby móc patrzeć na zło. Dieser Gott kann nichts in seiner Gegenwart dulden, was nicht in Übereinstimmung ist mit ihm. Ten Bóg nie może niczego ścierpieć w swojej obecności, co nie byłoby w zgodzie z nim. Und das ist der Maßstab für die Fußwaschung. I to jest właśnie ten wzorzec, według którego my tutaj mamy przedstawione te umycie tych stóp. Wir können keine Freude in der Gemeinschaft mit Gott genießen, wenn in unserem Leben Sünde ist. My nie będziemy mogli cieszyć się społecznością i tej, odczuwać tej radości społeczności z Nim, jeżeli w naszym życiu będzie grzech. Wir können keine Freude in der Gemeinschaft mit unserem Vater im Himmel genießen, wenn Streit in unserem Leben ist. Nie będziemy mogli tej radości ze społeczności z naszym Ojcem w niebie odczuwać, jeżeli będzie kłótnia w naszym życiu. Vielleicht Streit in der Ehe oder Streit unter Brüdern. Może kłótnia czy sprzeczka w małżeństwie albo może między braćmi. Wir können keine Freude in der Gemeinschaft mit unserem Vater genießen, wenn wir verunreinigt sind. Również nie będziemy mogli też odczuwać radości ze społeczności z naszym Ojcem, jeżeli będziemy czymś zanieczyszczeni. Und deswegen merken, empfinden wir, wie nötig wir diesen Dienst des Herrn Jesus haben. I dlatego na pewno to też odczuwamy, jak bardzo my potrzebujemy tą służbę, jaką wykonuje Pan Jezus. Wir lesen dann weiter in Vers 1, dass er, der Herr Jesus, die Seinen, die in der Welt waren, geliebt hatte und sie liebte bis ans Ende. I dalej w drugiej części tego pierwszego wiersza możemy przeczytać, że Pan Jezus, umiłowawszy swoich, którzy byli na świecie, umiłował ich aż do końca. Das ist der zweite Aspekt, sein Motiv, und dieses Motiv ist Liebe. To jest drugi właśnie aspekt, ten motyw. A motywem jego działania to jest miłość. Wir haben hier einen interessanten Wechsel in diesem Vers. W tym wierszu oglądamy bardzo interesującą zmianę. In Kapitel 1, da lesen wir, er kam in das Seine und die Seinen nahmen ihn nicht an. W pierwszym rozdziale tej Ewangelii możemy przeczytać, że on przyszedł do tych, którzy byli jego własnością, i jego właśnie nie przyjęli go. Da ist mit den Seinen sein irdisches Volk, Israel gemeint. Pod tym określeniem jego swoi, to jest właśnie określony ten naród izraelski. Aber hier spricht er von den Seinen und da meint er seine Jünger. Ale tu mówi on o swoich, którzy byli na świecie i ma tu na myśli swoich uczniów. Die Allgemeinheit hat ihn verworfen, aber er nennt die Jünger die Seinen, die ihm gehören. Bo ogół tego ludu izraelskiego go odrzucił, ale on teraz swoimi nazywa tych uczniów, którzy go miłują. Und diese Seinen, die sind in der Welt. I ci jego swoi, oni są jeszcze w tym świecie. Und deshalb brauchen sie diesen Dienst der Fußwaschung. I dlatego oni potrzebują tej służby obmywania stóp. Und der Jesus hatte sie geliebt. I Pan Jezus ich miłował. Und er liebt sie bis ans Ende. I umiłował ich aż do końca. Das darf jeder von uns, der heute hier ist, wissen. O tym może każdy z nas, którzy tu jesteśmy, też wiedzieć. Der Jesus hat mich geliebt. Pan Jezus mnie umiłował. Bis hierher, bis heute. Aż do dzisiaj. Nie hatte seine Liebe irgendwie abgenommen. Er hat mich geliebt. Nigdy jego miłość się w jakiejś chwili nie zmniejszyła. On zawsze jednakowo aż po dziś dzień mnie miłuje. Und er hat seine Liebe am Kreuz auf Golgatha bewiesen. I on dowiódł swojej miłości tam na krzyżu Golgoty. Da ging diese Liebe bis zum Äußersten. Tam ta miłość objawiła się w ten sposób najbardziej widoczny. Bis zum letzten, bis er sein Leben gab für dich, für mich. Aż do ostatniego momentu, w którym on oddał swoje życie za ciebie i za mnie. Und so liebt er uns wirklich bis ans Ende, bis zum letzten, bis zum äußersten. I tak rzeczywiście on nas miłuje aż do końca i aż do rzeczy ostatecznej.
Und diese Liebe wird niemals aufhören. I ta miłość nigdy nie ustanie. Wir haben hier gelesen, er liebte sie bis ans Ende. Czytaliśmy, że on ich umiłował aż do końca. Dieses Wort bis ans Ende kommt nochmal in Lukas 18 vor. Te słowo aż do końca jeszcze raz możemy znaleźć w Ewangelii Łukasza w 18 rozdziale. Da sagt der Herr Jesus ein Gleichnis und spricht von einer Witwe, die zu dem Richter kommt. Tutaj Pan Jezus podaje przypowieść i opowiada o pewnej wdowie, która przyszła do sędziego. Und der Richter sagt in Vers 5: Ich will doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, ihr Recht verschaffen, damit sie nicht unaufhörlich kommt und mich quält. I ten sędzia powiedział: Jednak ponieważ uprzykrza mi się ta wdowa, wezmę ją w obronę, by w końcu nie przyszła i nie uderzyła mnie w twarz. Liebe bis ans Ende meint also nicht, dass es eine Liebe ist, die irgendwann mal ein Ende findet. Miłość do końca to nie chodzi o miłość, która kiedyś dojdzie do tego końca i ustanie. Nein, diese Liebe hört nie auf, aber sie geht bis zum letzten. Nie, ta miłość nigdy nie ustanie. Ona po prostu posuwa się do ostateczności. Und das gleiche Wort finden wir auch noch mal in 1. Thessalonicher 2. I te same słowa możemy znaleźć w pierwszym liście do Tesaloniczan w drugim rozdziale. In 1. Thessalonicher 2, Vers 16 am Ende, aber der Zorn ist völlig über sie gekommen. 16. wiersz pod koniec, 1. Thessalonicher 2, 16 pod koniec, ale gniew Boży spadł na nich na dobre, albo w pełni. Wenn der Zorn völlig kommt, dann meint es, das ist komplett, da fehlt gar nichts mehr. Jeśli tu mowa jest o tym, że ten gniew Boży spadł na nich w pełni, to znaczy, że on już całkowicie, kompletnie na nich spadł. Niczego już w tym nie brakuje. Und so sehr liebt uns der Herr Jesus bis zum äußersten. I w taki sam sposób w pełni właśnie miłuje nas Pan Jezus. Und diese Liebe ist sein Motiv, sein Beweggrund, diesen Dienst der Fußwaschung auszuführen. I ta miłość jest tym motywem, tą pobudką do działania w tym umyciu tych stóp. Dann finden wir in Vers 2 die Notwendigkeit für diesen Dienst. W wierszu drugim mamy określoną konieczność umycia tych nóg. Der Teufel ist da und hat dem Judas, dem Iskariot, ins Herz gegeben, ihn zu überliefern. Bo diabeł już działał i on wzbudził w sercu Judasza, syna Szymona Iskarioty, zamysł wydania go. Die Jünger sind in der Welt, das haben wir gesehen. Uczniowie są w tym świecie, o tym już mówiliśmy. Und sie sind umgeben von Feinden. I są otoczeni nieprzyjaciółmi. Und da ist Satan, der Feind, der sie abbringen möchte. I tam jest też i szatan, który chce ich zwieść. Und er findet in uns einen Anknüpfungspunkt, in unserem Fleisch. A on zawsze znajduje w naszym własnym ciele punkt zaczepienia. Bei Judas Iskariot fand er auch einen Anknüpfungspunkt, seine Geldliebe. I w przypadku Judasza Iskarioty też znalazł taki jego własny punkt zaczepienia, a była nim miłość do pieniędzy. Das ist also der Grund oder die Notwendigkeit für diesen Dienst. I taka jest powód albo konieczność wykonania tej służby. Wir sind in der Welt und wir sind von Feinden umgeben. Ponieważ my jesteśmy w tym świecie i jesteśmy otoczeni przez nieprzyjaciół. Dann finden wir in Vers 3 einen vierten Punkt. I w trzecim wierszu oglądamy czwarty punkt. Da finden wir die Qualifikation oder Auszeichnung des Herrn Jesus, um diesen Dienst zu tun. Tutaj znajdujemy te kwalifikacje albo te wyróżniające cechy Pana Jezusa, aby właśnie tego rodzaju służbę wykonać. Der Vater hat ihm alles in die Hand gegeben. Tu czytamy, że Ojciec wszystko dał mu w ręce. Und er würde zu Gott hingehen, von dem er ausgegangen war. I że on odejdzie do Boga, od którego wyszedł. So ist der Herr Jesus dort bei dem Vater.
I tak Pan Jezus jest tam u swojego Ojca. Ausgerüstet, ausgestattet mit all der Herrlichkeit, mit allem, was der Vater ihm gegeben hat. Wyposażony we wszystkie wspaniałe rzeczy, które Ojciec mu darował. Und so ist in der Lage, diesen Dienst vollkommen auszuführen. I dlatego on jest w stanie w doskonały sposób tą służbę wykonać. Und wenn wir ihn auch so sehen, mit all der Herrlichkeit, die ihm gegeben ist, i gdy go takiego oglądamy, z tą wszelką chwałą, która została mu darowana, sehen wir dann doch in Vers 4 seine Haltung, in der diesen Dienst ausführt. To jednak w czwartym wierszu możemy oglądać jego nastawienie, w jakim on tą służbę wykonuje. Es ist eine Haltung der Demut, eine Haltung des Dieners. Jest to nastawienie pokorne i nastawienie sługi. Der Jesus hat das Werk der Erlösung vollkommen ausgeführt. Pan Jezus w doskonałości całkowicie wykonał to dzieło odkupienia. Es ist vollbracht, gar nichts mehr ist dem hinzuzufügen. Ono już jest dokonane i niczego nie można do niego dołożyć. Und dann ist nach vollbrachtem Werk zurückgekehrt in den Himmel. I on po tym dokonanym dziele wrócił z powrotem do nieba. Aber hat sich nicht zur Ruhe gesetzt. Ale on nie usiadł tam sobie, aby spocząć. In Bezug auf das Erlösungswerk hat sich zur Ruhe gesetzt. Jeśli chodzi o to dzieło odkupienia dokonane przez niego, to on rzeczywiście mógł spocząć. Sitzt zur Rechten Gottes, das Werk ist vollbracht. I siedzi po prawicy Bożej, bo dzieło już jest dokonane. Aber ist doch weiter tätig für die Seinen. Ale tam on jest dalej czynny dla wszystkich, którzy są jego własnością. Lebt, sich für uns zu verwenden. On żyje, aby wstawiać się za nami. Und führt diesen Dienst der Fußwaschung vom Himmel aus zu unseren Gunsten aus. I on tą służbę umywania nóg wykonuje tam z góry, z nieba dla naszego dobra. Ist Diener auf ewig. I on jest sługą na wieki. Dann finden wir in Vers 5 den sechsten Aspekt. I w piątym wierszu szósty aspekt tego dzieła możemy tutaj oglądać. Wir finden das Mittel, das der Herr Jesus benutzt in diesem Dienst. Oglądamy w tym wierszu te wszystkie środki, jakie Pan Jezus używa, aby wykonać tą służbę. Und benutzt Wasser, die Füße der Jünger zu waschen. Używa wody, aby umyć stopy uczniów. Wir haben schon gesehen, dass das Wasser in seiner Anwendung in einem einmaligen Punkt gesehen wird, aber auch fortwährend. Już to oglądaliśmy, że ta woda jest w swoim zastosowaniu też i oglądana jako ta, która jednorazowo miała zastosowanie, ale jednocześnie też jako ta, którą się ciągle używa. Hatten auch in Epheser 5 gesehen, dass das Wasser ein Hinweis auf das Wort Gottes ist. W Efezjan w 5 rozdziale już to zauważyliśmy, że woda jest wskazówką na Słowo Boże. Es ist das Wort Gottes lebendig gemacht und angewendet auf unser Leben durch den Heiligen Geist. To jest to Słowo Boże, które jest żywe i zastosowane w naszym życiu, w naszym własnym życiu. Przez Ducha Świętego. Und da finden wir einen herrlichen Gedanken. I tu oglądamy wspaniałą myśl. Der Dienst, den der Herr Jesus, der verherrlichte Mensch zu Rechten Gottes vom Himmel aus ausführt an uns. Tą służbę, którą Pan Jezus jako ten uwielbiony człowiek tam z nieba wykonuje na nas. Der entspricht dem Dienst oder dem Wirken des Geistes, der hier auf der Erde in uns wohnt. Wykonuje tą służbę, która jest odpowiednią do tej służby, jaką wykonuje Duch Święty na tej ziemi dla nas. Da finden wir in Vers 8 den siebten Aspekt. I w ósmym wierszu oglądamy siódmy aspekt tego umywania nóg. Das ist das Ziel dieses Dienstes des Herrn Jesus. Tu oglądamy cel wykonania tej służby przez Pana Jezusa.
Er möchte gerne, dass wir glückliche Gemeinschaft mit ihm genießen können. On tak bardzo chce, abyśmy mogli korzystać i żyć z radością w tej szczęśliwej społeczności z nim. Möchte noch mal eben diese sieben Aspekte wiederholen. Chciałbym jeszcze teraz krótko te siedem aspektów powtórzyć. Der Maßstab ist die Beziehung zu Gott, unserem Vater. Wzorcem jest do tego, czy przymiarem do tego jest ten nasz stosunek do naszego Ojca. Das Motiv ist die Liebe des Herrn Jesus. Motywem do tego działania jest miłość Pana Jezusa. Die Notwendigkeit besteht darin, dass wir in der Welt sind und von Feinden umgeben sind. Konieczność do tego jest spowodowana tym, że jesteśmy w tym świecie otoczeni przez nieprzyjaciół i przez diabła. Die Qualifikation des Herrn Jesus ist, dass er bei Gott ist und der Vater ihm alles in die Hände gegeben hat. Kwalifikacja Pana Jezusa do wykonywania tej służby to jest ta, że on już jest właśnie u Ojca i może mieć do tej służby wszystkie środki i ją wykonywać. Die Haltung oder die Art und Weise ist eine Art und Weise der Demut und des Dienens. Te nastawienie i sposób wykonania tej służby to jest właśnie usługa wykonana w pokorze i w uniżeniu. Das Mittel ist das Wort lebendig gemacht durch den Geist. A środkiem jest to słowo, które jest ożywione przez Ducha Świętego. Und das Ziel ist, dass die seinen Gemeinschaft mit ihm genießen. A celem jest to, że Jego, którzy są Jego własnością, będą mogli cieszyć się i korzystać ze społeczności z Nim. Jetzt wollen wir uns noch etwas genauer anschauen, was der Jesus im Einzelnen tut. I teraz przyjrzyjmy się dokładnie tym czynnościom, które Pan Jezus wykonał. Und wir werden wieder sieben Tätigkeiten des Herrn Jesus finden. I znowu stwierdzimy, że to jest siedem czynności, jakie wykonał Pan Jezus. Das erste ist, er steht auf. Pierwszą rzeczą, jaką on zrobił, to czytamy, że on wstał. Das finden wir in Vers 2 und Vers 3. Das finden wir in Vers 2 und in Vers 3. To możemy przeczytać w wierszu drugim i trzecim. Er steht auf während des Abendessens. On wstał podczas wieczerzy. Oder Jesus hatte das Leben lang hier auf der Erde Verzicht geübt. Tak, Pan Jezus całe swoje życie tutaj żył, rezygnując z wielu rzeczy. Und auch jetzt lässt er das Abendessen stehen und steht auf. I teraz też on tą wieczerzę zostawia niedokończoną. Wstaje i coś wykonuje. So setzt er sich ein für die Jünger. W ten sposób on tutaj zadziałał dla dobra uczniów. Er verzichtet und unterbricht seine Mahlzeit. On rezygnuje z tych rzeczy. On nawet przerywa swój posiłek. Um den Jüngern zu dienen. Aby usłużyć uczniom. Dann sehen wir in Vers 4, er legt die Oberkleider ab. Następnie w czwartym wierszu oglądamy, że złożył swoje wierzchnie szaty. Hier sehen wir, wie der Herr Jesus sich erniedrigt. Tu oglądamy, jak Pan Jezus bardzo siebie samego uniżył. Er hatte die äußere Ausstrahlung seiner Herrlichkeit abgelegt, als er als Mensch auf diese Erde kam. On te zewnętrzne objawy promieniowania Jego chwały odłożył na bok, gdy stąpił na tą ziemię jako człowiek. Stattdessen hatte er Knechtsgestalt angenommen, wie uns Philipper 2 zeigt. I zamiast tego przyjął on postać sługi, tak jak to pokazuje nam list do Filipian. Und jetzt legt er die Oberkleider ab. I teraz on też złożył swoje wierzchnie szaty. Er erniedrigt sich. On poniżył się, um seinen Jüngern zu dienen. Aby usłużyć swoim uczniom. Wir wollen gleich noch sehen, wie der Herr Jesus uns auffordert, diesen Dienst einander zu tun. I teraz możemy przyjrzeć się temu, jak Pan Jezus nas zachęca, wzywa do tego, abyśmy tego rodzaju służbę wzajemnie dla siebie wykonywali.
Auch da ist Verzicht, Bereitschaft zum Verzicht nötig. I również w tym względzie dla nas jest rzeczą konieczną zastosowanie z rezygnacji z wielu rzeczy. Auch dazu ist es nötig, uns zu erniedrigen. Do tego jest rzeczą konieczną, abyśmy uniżyli się. Dann finden wir drittens, er nahm ein leinenes Tuch. I trzecią rzecz, on wziął lniane prześcieradło. Sprich dieses leinene, weiße, reine Tuch nicht von seiner vollkommenen Reinheit. Czy obrazowo właśnie to lniane, czyste prześcieradło nie pokazuje na jego wielką czystość? Die Priester sollten leinene Kleider anziehen. Również i kapłani mieli przywdziewać lniane szaty. Das sollte auch zeigen, dass sie in Reinheit ihren Dienst ausführen mussten. Które miały na to wskazywać, że oni w czystości wykonywują swoją służbę. Jetzt nimmt der Herr Jesus ein leinenes Tuch. I tak też Pan Jezus wziął teraz lniane prześcieradło. Er ist der vollkommen reine und heilige. On jest tym doskonałym, czystym i świętym. Deshalb hat er auch einen genauen, gottgemäßen Blick für das, was in unserem Leben durch Reinigung weggetan werden muss. I dlatego on ma też i te czyste, Boże spojrzenie na wszystkie rzeczy, które znajdują się w naszym życiu, z których powinniśmy się oczyścić. Und was ist bei uns nötig, wenn wir einander diesen Dienst erweisen wollen? A co jest rzeczą konieczną, jeżeli wzajemnie chcemy sobie tego rodzaju służbę wykonywać? Der Jesus sagt, was, ihr wollt den Splitter im Auge des Bruders entfernen und habt selbst einen Balken in eurem Augen? Pan Jezus powiedział kiedyś, co, ty chciałbyś źdźbło wyjąć z oka brata twego, a belka jest w twoim oku? Bei dem anderen ist eine kleine Sache, bei mir selbst eine große Sache? U tego drugiego jest drobnostka, a u ciebie wielka rzecz? So kann ich nicht dem Bruder helfen. Jeśli tak jest, to w tym stanie nie możesz pomóc twojemu bratu. Da muss ich erst die Sache in meinem Leben in Ordnung bringen. Najpierw muszę tą rzecz w moim życiu uporządkować. Und dann kann ich klar sehen, um bei dem Bruder den Splitter zu entfernen. I dopiero wtedy będę mógł to dokładnie widzieć, aby z oka brata wyjąć te źdźbło. Dann am Ende von Vers 4 er umgürtete sich. I pod koniec czwartego wiersza przepasał się tym prześcieradłem. Dieses umgürten, das ist das Zeichen des Dienstes oder der Dienerschaft. Te przepasanie jest właśnie znakiem tej służby. Das war etwas Gewaltiges. To było coś potężnie da ist, działającego. Da ist der Herr Jesus, der von sich spricht als dem Lehrer und dem Herrn. Tu oglądamy Pana Jezusa, który o samym sobie mówi, że jest nauczycielem i Panem. Er war die größte Person in diesem Kreis derer, die zusammen waren. On był tą największą osobą w tym kręgu tych, którzy byli jego własnością. Es war sein Passamahl, das er mit den Jüngern feierte. To była właśnie jego wieczerza paschalna, którą on świętował ze swoimi uczniami. Er hatte diesen Ort ausersehen. To on to miejsce już wybrał i przewidział wcześniej. Aber jetzt steht er auf und umgürtet sich, macht sich zum Diener seiner Jünger. I to on teraz wstaje, przepasuje się i czyni samego siebie sługą tych uczniów. Dann finden wir in Vers 5, dass er Wasser in das Waschbecken gießt. Następnie czytamy w piątym wierszu, że nalał wody do misy. Noch ein kleiner Nebengedanke. Jeszcze taka poboczna myśl przyszła mi. Wie sollten die Jünger diesen Ort finden, wo der Herr Jesus hier mit ihnen zusammen war? W jaki sposób uczniowie mieli to miejsce znaleźć, na którym Pan Jezus chciał razem z nimi być? Sie sollten dem Mann folgen, der einen Krug Wasser auf seinem Kopf trägt. Mieli właśnie spotkać mężczyznę i iść za nim, za takim, który niesie dzban z wodą na głowie. Der würde ihnen den Ort zeigen, wo der Herr Jesus mit seinen Jüngern zusammen sein wollte.
On im właśnie pokaże to miejsce, gdzie Pan Jezus chce przebywać razem ze swoimi uczniami. In der geistlichen Bedeutung dieser Stelle lernen wir. Oglądając duchowe pouczenie z tego miejsca, możemy się nauczyć, dass es der Heilige Geist ist, że to właśnie Duch Święty jest tym, der uns durch das Wort Gottes, który przez to właśnie Słowo Boże, den Platz des Zusammenkommens zum Namen des Herrn Jesus zeigt. Pokazuje to miejsce tego wspólnego zgromadzania się zgodne z myślą Pana. Darf ich da mal eine Frage stellen? Czy wolno mi teraz postawić wam pytanie? Vielleicht besonders an die Jüngeren hier. Może szczególnie zwrócone do młodszych spośród was? Hast du diesen Platz schon aus eigener innerer Überzeugung gefunden? Czy już to miejsce znalazłeś, znalazłaś ze swojego własnego, wewnętrznego przekonania? Diesen Platz des Zusammenkommens, wo der Herr Jesus in der Mitte sein möchte. To miejsce wspólnego zgromadzania się, w którym Pan Jezus chce być właśnie pośród tych, którzy są Jego własnością. Das ist heute der Ort, wo wir gerne versammelt sein möchten im Namen des Herrn. To jest właśnie to miejsce, w którym tak chętnie chcemy się w dzisiejszych czasach zgromadzać w imieniu Pana. Und das ist nicht ein Ort, der durch eine Adresse, eine Straße und eine Hausnummer gekennzeichnet ist. I to nie jest miejsce, które jest scharakteryzowane miejscowością, ulicą i numerem domu, sondern es ist der Ort, der dadurch gekennzeichnet ist, dass man dort in Übereinstimmung ist mit dem Wort Gottes. Nie, to miejsce jest scharakteryzowane tym, że tam zgromadzają się ci, którzy chcą to czynić zgodnie ze Słowem Bożym. Der Ort, wo der Herr Jesus die Rechte hat, alles zu bestimmen. To miejsce, w którym Pan Jezus ma to prawo o wszystkim decydować. Hast du diesen Ort schon gefunden? Czy ty już znalazłeś to miejsce? Oder suchst du noch? Albo może jeszcze dalej poszukujesz takiego miejsca? Denkst du vielleicht, es ist doch gar nicht so wichtig, wo wir zusammenkommen? Może sobie myślisz, ach, to wcale nie jest to takie ważne, w którym miejscu my się zgromadzamy. Es gibt doch viele Gläubige, die in manchen Dingen vorbildlich leben. Jest przecież na świecie tak wielu ludzi wierzących, którzy w niejednej rzeczy tak wzorcowo żyją. Es ist doch nicht so entscheidend, wo man zusammenkommt. To jest przecież nie jest tak rzeczą decydującą, w którym miejscu się zgromadzimy. Das haben die Jünger damals nicht gesagt. Nie, tak uczniowie wtedy nie powiedzieli. Nein, sie haben den Herrn Jesus gefragt, wo willst du, dass wir mit dir zusammen sind? Oni zapytali, gdzie ty chcesz, abyśmy przygotowali wieczerze? Und dann zeigte Herr Jesus es ihnen. I wtedy Pan Jezus im pokazał. Und er möchte es auch dir zeigen. I tak też Pan Jezus chce tobie pokazać. Er möchte durch den Heiligen Geist wirken in dir. On poprzez Ducha Świętego chce w twoim wnętrzu zadziałać. Er möchte es durch den Geist zeigen aus seinem Wort, dass du es verstehst, welches der Platz ist. On za pomocą swojego słowa chce ci pokazać to, co masz zrozumieć, gdzie jest jego miejsce. Ich möchte dich ganz herzlich bitten, komm mit dieser Frage zu dem Herrn Jesus. Wo willst du? Bardzo bym cię serdecznie prosił, przyjdź z tym pytaniem do Pana Jezusa i zapytaj, gdzie ty chcesz? Nicht wo will ich. Nie tam, gdzie ja chcę. Nicht wo scheint es mir angenehm. Nie tam, gdzie wydaje mi się, że jest przyjemniej dla mnie. Nicht wo sind die liebsten Leute. Nie tam, gdzie ja wiem, że są ci najbardziej mili dla mnie ludzie. Nein, wo willst du? Nie, gdzie ty chcesz? Die Jünger haben diesen Ort gefunden, als sie dem Mann folgten. Uczniowie też znaleźli to miejsce, gdy poszli za tym mężem, którego spotkali. Und jetzt sind sie an diesem Ort, der ihnen gezeigt worden war. I teraz znajdują się na tym miejscu, które zostało im pokazane. Und jetzt benutzt der Herr Jesus wieder Wasser. I teraz Pan Jezus znowu używa wody. Er gießt es aus einem Krug, der wohl dort gestanden hat, in das Waschbecken.
On teraz z tego dzbana nalał tej wody do tej misy do obmywania. Was bedeutet das? Co to oznacza? Der Herr Jesus nutzt in seiner Weisheit genau den Teil des Wortes Gottes, der nötig ist, um uns zu reinigen. Pan Jezus w swojej mądrości użyje akurat taką cząstkę swojego słowa, która jest w danym momencie konieczna, aby nas oczyścić. Weißt du, er schüttet nicht aus dem Krug und alles wird nass. Nie, on przecież nie nalewał z tego dzbana tak, żeby wszystko było mokre. In behutsamkeit, in Weisheit wendet er das Wasser an. W takiej ostrożności, w mądrości on tą wodę zastosował. Er weiß, was wir brauchen. On wie, co my potrzebujemy. Er weiß, wo dein und mein schwacher Punkt ist. On wie, w czym twój i mój jest słaby punkt. Und dann zeigt er sein Wort, was gerade da ansetzt. I on wskazuje na swoje słowo, które w tym momencie akurat zastosuje. Weißt du, da waren zwei Brüder zu Hause. Wiesz co? Było tak kiedyś, że w domu spotkało się dwóch braci. Zwei Jungen. Młodych braci. Und sie hatten den ganzen Tag über miteinander gestritten. I oni cały dzień ze sobą się kłócili. Das kommt ja schon mal vor. To się przecież zdarza. Aber irgendwann sagt die Mutter, stellt euch bitte mal da auf die Treppe. Ale to było w domu rodzinnym. Mama powiedziała: stańcie teraz na schodach. Und jetzt lese ich euch mal einen Bibelvers vor. Teraz wam przeczytam wiersz z Biblii. Und jeder von euch sagt diesen Vers mal nach. I każdy z was teraz ten wiersz powtórzy. Dann hat die Mutter vorgelesen aus der Geschichte von Abraham und Lot. I wtedy matka przeczytała historię z przeżycia Abrahama i Lota. Lass doch kein Gezänk sein zwischen dir und mir, denn wir sind Brüder. Niech nie będzie sprzeczki pomiędzy nami, bo przecież jesteśmy braćmi. Als die beiden diesen Vers gehört haben, gdy tych dwóch braci usłyszało ten wiersz und ihn nachgesprochen haben, i wypowiedzieli z własnymi ustami ten wiersz, da hat Gottes Wort gewirkt. To wtedy Słowo Boże zadziałało. Und den Rest des Tages gab es keinen Streit mehr. I do końca tego dnia nie było już sprzeczki pomiędzy nimi. Hast du auch schon mal gemerkt, wie der Herr dir ein ganz bestimmtes Wort gegeben hat? Czy i ty już kiedyś takiej chwili doświadczyłeś, że Pan darował tobie szczególnego rodzaju słowo na daną sytuację twojego życia? Vielleicht morgens beim Lesen vom Kalender? Może rano, gdy czytasz kalendarz? Oder vielleicht in der Versammlungsstunde? Albo może, gdy jesteś na godzinie zgromadzenia. Oder vielleicht wolltest du gerade etwas tun? Albo może tak było, że chciałeś coś akurat zrobić. Und auf einmal geht dir ein Bibelvers durch den Kopf. I nagle przemknął ci wiersz z Biblii przez głowę. Und dir wird deutlich, ich sollte das jetzt nicht tun. I nagle uświadamiasz sobie, że to, co miałem zrobić, nie mam teraz zrobić. So wirkt der Herr durch sein Wort. I w ten sposób Pan działa poprzez swoje słowo. Und wir wollen ihm bereitwillig die Füße hinhalten, dass er zu seinem Ziel kommt. A my bądźmy do tego gotowi, abyśmy my podawali mu nasze nogi do umycia, aby on z nami mógł też dojść do swojego celu. Da war eine Schwester, die spürte einen Auftrag, den der Herr ihr gab. Była też i pewna siostra, która odczuwała, że ma wykonać pewne zadanie, które Pan jej zleca. Aber sie wollte nicht. Ale ona nie chciała tego wykonać. Sie schlägt die Bibel auf, otworzyła Biblię, liest aus der Geschichte von Jeremia, przeczytała akurat historię Jeremiasza. Da sagt Jeremia, ich bin jung, ich kann nicht reden. I tam ten Jeremiasz odpowiedział: ja jestem młody, ja przecież nie potrafię przemawiać. Und sie denkt richtig, das trifft auch für mich zu. Meinen Auftrag kann ich nicht ausführen. I ona sobie pomyślała: o, jak to dobrze pasuje do mojej sytuacji. Ja też nie jestem w stanie tego zlecenia wykonać. Aber dann liest sie weiter, sage nicht, ich bin jung. Ale czytała na szczęście dalej, a tam jest napisane: nie mów tego, że jesteś za młody.
Ich werde mit dir sein und dir die richtigen Worte in den Mund legen. Bo ja będę z tobą i właściwe słowa włożę w twoje usta. Sie wollte nicht. Ona nie chciała. Und klappt die Bibel zu. Zatrzasnęła Biblię. Sie nimmt das Buch, was daneben liegt. Wzięła jakąś książkę, która leżała obok. Ein Buch über Frauen im Neuen Testament. Była to książka, która opisywała niewiasty w Nowym Testamencie. Sie schlägt es auf und kommt an die Stelle, wo Maria sagt. Otworzyła i czytała i doszła do tego miejsca, w którym Maria powiedziała: Bin die Magd deines meines Herrn, mir geschehe nach deinem Willen. Jam jest służebnicą pańską, niech się dzieje wola twoja, Panie. Merken wir, wie der Herr durch sein Wort zu uns reden will? Czy my też zauważamy, jak Pan chce do nas przemówić przez swoje słowo? Das Problem ist nicht bei ihm. Ten problem nie leży po jego stronie. Die Frage ist, ob wir bereit sind zu hören. Nie, pytanie jest tylko jedno, czy my jesteśmy gotowi posłuchać? Dann fängt an den Jüngern die Füße zu waschen. I tak Pan zaczął obmywać stopy swoim uczniom. Die Füße, die von dem Wandel, von dem Weg über diese Erde sprechen. Te stopy, które obrazowo wskazują na tą pielgrzymkę po tej ziemi. Und da werden die Füße beim Laufen schmutzig. I jak wiadomo, w czasie chodzenia stopy się brudzą. Da gehst du durch den Alltag und du siehst auf einmal eine Sache, die nicht gut ist. Przechodzisz przez codzienność i nagle zauważasz pewną rzecz, która nie jest dobra. Vielleicht eine Werbung? Może widzisz jakąś reklamę? Du merkst genau, wie du verunreinigt wirst. I natychmiast zauważasz, że nawet przez to jesteś zanieczyszczony. Du stehst am Schulhof und hörst etwas, was die Klassenkameraden erzählen. Stoisz na podwórku szkolnym i słyszysz, co opowiadają twoi koledzy z klasy. Es sind Dinge, die sich oft nicht vermeiden lassen. Tak, w życiu jest wiele takich rzeczy, których często nie jesteśmy w stanie po prostu uniknąć. Unsere Füße werden beschmutzt. I nasze stopy brudzą się. Und dann möchte der Herr Jesus sie wieder reinigen. Ach, Pan Jezus tak bardzo by chciał je znowu oczyścić. Aber wir müssen nicht nur an Unmoral denken. Nie myślmy tylko i wyłącznie o rzeczach niemoralnych. Wir erleben so vieles in der Umgebung, in der wir sind, das überhaupt nicht mit Gottes Gedanken in Übereinstimmung ist. Bo przecież żyjemy w takim otoczeniu, w którym wiele rzeczy nie jest zgodnych z myślami Bożymi. Das, was in dieser Welt geschieht in der Erziehung von Kindern. Na przykład to, co w tym świecie się dzieje w zakresie wychowywania dzieci. Die Grundsätze, die da gültig sind. I te zasady, które tam obowiązują. Die sind oft nicht in Übereinstimmung mit Gottes Wort. Jakże często one nie są zgodne z tym, co znajdujemy w Słowie Bożym napisane. Wir sehen das, wir erleben das. My to widzimy, my tego doświadczamy. Und wir sind in Gefahr, dass es auf unser Denken abfärbt. I my znajdujemy się w niebezpieczeństwie, że te rzeczy będą również i kształtowały nasze myślenie. Die Ideologien in dieser Welt, das, was die Menschen denken. Te wszystkie ideologie tego świata, albo to, o czym ludzie myślą. Die Theorien, die sie aufstellen und die Maßstäbe, die sie haben für ihr Handeln. Te teorie, które oni wymyślają i te wszystkie wzorce, którymi oni się kierują w czasie swojego postępowania. All dem begegnen wir und an unseren Füßen bleibt etwas hängen. My z tymi rzeczami na co dzień się spotykamy. I niestety brudzimy nasze stopy. Dann möchte der Jesus die Füße waschen. I tak Pan Jezus chciałby te stopy obmywać. Möchte sie uns in seinem Wort zeigen, wie er denkt. On chciałby nam ciągle w swoim słowie pokazywać, jak on o tym wszystkim myśli. Und möchte uns korrigieren, dass wir wieder denken, wie er denkt. I on chce nas korygować, abyśmy my znowu zaczęli tak myśleć, jak on myśli. Er wäscht die Füße der Jünger. I myje nogi uczniów. Und dann finden wir noch etwas. I tu jeszcze jedną rzecz znajdujemy. Die Füße waren jetzt sauber. Te stopy były teraz czyste. Aber der Jesus trocknet sie noch ab. Ale czytamy, że Pan Jezus im ocierał te stopy do sucha. Er sorgt dafür,
dass keine Spuren übrig bleiben. On o to się właśnie postarał, żeby nie pozostały na tych stopach żadne ślady. Manchmal ist es schmerzhaft, wenn der Herr Dinge in unserem Leben korrigieren muss. Czasami jest to bardzo bolesne, jeżeli Pan musi skorygować w naszym życiu pewne rzeczy. Aber er tut es behutsam. Ale On czyni to z wielką troskliwością. Und er sorgt dafür, dass hinterher nichts übrig bleibt. I On o to się stara, aby na, po wykonaniu tego oczyszczenia nic nie pozostało. Möchte auch hier noch einmal die sieben Tätigkeiten des Herrn wiederholen. I chciałbym jeszcze raz teraz powtórzyć tych siedem czynności, jakie wykonuje Pan Jezus. Erstens, er steht auf. Po pierwsze, On wstał. Zweitens, er legt die Oberkleider ab. Po drugie, On zdjął wierzchnie szaty. Drittens, er nimmt das leinene Tuch. Po trzecie, On wziął lniane prześcieradło. Viertens, er umgürtet sich. Po czwarte, przepasał się nim. Fünftens, er gießt Wasser in das Waschbecken. Piąta czynność, nalewa wody do misy. Sechstens, er wäscht die Füße. Szósta czynność, umywa nogi uczniów. Und siebtens, er trocknet sie ab. I siódma rzecz, wyciera prześcieradłem. Jetzt kommt er zu Petrus. I teraz okazuje się, że dochodzi w końcu do Piotra. Petrus sagt, Herr, was tust du da? I Piotr do niego mówi, Panie, co ty robisz? Du wäschst mir die Füße? Ty masz mi myć moje stopy? Er hatte ein Empfinden dafür, wie der Herr sich hier erniedrigt. Piotr rzeczywiście odczuł to, jak Pan bardzo się uniżył. Der Jesus sagt, was ich tue, weißt du jetzt nicht. Du wirst es aber später verstehen. I Pan Jezus powiedział, to, co ja teraz czynię, ty tego nie rozumiesz, ale zrozumiesz to w przyszłości. Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. I co do tego chciałbym wspomnieć o dwóch rzeczach. Die Jünger hatten hier noch nicht den Heiligen Geist. Uczniowie jeszcze nie posiadali Ducha Świętego. Der Jesus sagt ihnen einmal, ich hätte euch noch vieles zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Pan Jezus kiedyś nagle powiedział do nich, mógłbym wam mówić o wielu rzeczach, ale nie jesteście w stanie tego znieść. Wenn aber der Geist der Wahrheit gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten. Ale gdy przyjdzie ów Duch Prawdy, on was wprowadzi we wszelką prawdę. Wenn der Heilige Geist gekommen wäre, würde Petrus es verstehen, was der Jesus getan hat. Gdyby wtedy Duch Święty przyszedł, to Piotr by to rozumiał, co Pan Jezus teraz wykonuje. Aber noch ein sehr ernster Gedanke. Ale jeszcze jedna bardzo poważna myśl. Wenige Stunden später würde Petrus seinen Herrn verleugnen. Niewiele godzin później Piotr zaprze się swojego Pana. Dann würde der Herr Jesus ihn anblicken. I wtedy Pan Jezus spojrzy na niego. Und er würde bitterlich weinend hinausgehen aus dem Hof des Hohen Priesters. I on w gorzkim płaczu opuści podwórko najwyższego kapłana. Da wusste Petrus, wie nötig dieser Dienst des Herrn ist. Na pewno Piotr nagle sobie uświadomił, jak bardzo jest potrzebna ta służba, którą Pan Jezus wykonuje. In Vers 8 finden wir keine gute Haltung bei Petrus. I w wierszu 8 oglądamy niezbyt piękne nastawienie czy działanie Piotra. Er sagt, niemals sollst du mir die Füße waschen. On mówi do Pana, przenigdy nie będziesz umywał nóg moich. Das war nicht angemessen, er konnte dem Herrn Jesus keine Vorschriften machen. Nie było to na miejscu, jemu nie przystoiło, aby on Panu swojemu dawał jakieś przepisy. Aber dann finden wir in Vers 9 eine sehr schöne Haltung. Ale w 9 wierszu bardzo piękne nastawienie znajdujemy. Der Jesus sagt, das ist nötig, damit du Gemeinschaft mit mir genießen kannst. Gdy usłyszał od Pana Jezusa, jest to rzecz konieczna, abyś ty mógł cieszyć się społecznością ze mną. Und dann sagt der Petrus, Herr, nicht nur die Füße, auch die Hände, auch den Kopf. To wtedy Piotr szybko odpowiada, Panie, nie tylko nogi moje, lecz i ręce i głowę. Da spüren wir ein Verlangen bei Petrus, teilzuhaben mit dem Herrn Jesus. I widzimy, jak Piotr ma to wielkie pragnienie, aby mieć udział z Panem Jezusem. Haben wir auch dieses Verlangen nach Gemeinschaft? Czy my też mamy takie pragnienie tej społeczności? Weißt du, wenn ich dieses Verlangen habe, dann bin ich bereit, morgens 10 Minuten früher aufzustehen, um noch Zeit zu haben mit dem Herrn Jesus. Wiesz co, jeżeli będę miał tego rodzaju pragnienie, to będę gotowy również jutro wstać o 10 minut wcześniej,
aby spotkać się ze swoim Panem. Wenn ich dieses Verlangen habe, dann bin ich bereit, auch in der Woche die Zusammenkünfte aufzusuchen, auch wenn ich lange gearbeitet habe und müde bin. I gdy mam tego rodzaju pragnienie w sercu, to również będę miał pragnienie, aby w tygodniu przyjść na to miejsce spotkania z Panem, nawet gdy ja długo pracowałem i jestem potwornie zmęczony. Dieses Verlangen nach Gemeinschaft mit dem Herrn, das hat dem Herrn gefallen. To pragnienie za społecznością z Panem, to bardzo się Panu spodobało. Dann erklärte Herr Jesus, warum nur die Füße gewaschen werden müssen. I następnie Pan wyjaśnił to, dlaczego tylko te nogi mają być obmyte. Zum Abschluss spricht er die Jünger an und legt ihnen etwas auf Herz und Gewissen. I na zakończenie on rozmawia teraz z uczniami i kładzie im pewną rzecz na ich serca i na sumienia. Er fragt sie, versteht ihr, was ich getan habe? On pyta ich, czy wy rozumiecie, co ja wam uczyniłem? Was ich getan habe? Co ja uczyniłem? Das sollen sie auch tun. Tak mają też i oni czynić. In Vers 15 sagt er, wie ich getan habe. A w wierszu 15 on im mówi, jak ja wam uczyniłem. Und er sagt er ihnen, so, auf diese Art und Weise sollt ihr es auch tun. To mówi dalej w ten sam wzorzec, w ten sam przykład. Czyńcie i wy. Er sagt, ihr nennt mich Lehrer und Herr. On mówi do nich, wy nazywacie mnie nauczycielem i Panem. Und er sagt, das stimmt, ihr sagt recht. I on mówi, tak, to zgadza się, macie rację. Ich bin euer Herr, euer Auftraggeber. Tak, ja jestem waszym Panem, tym, który daje wam zlecenia. Ich sage euch, was ihr tun sollt. Ja wam mówię, co macie czynić. Aber ich bin auch euer Lehrer. Ale również jestem waszym nauczycielem. Ich gebe euch auch Belehrung darüber, wie ihr es tun sollt. Ja wam daję pouczenia, w jaki sposób macie to czynić. Dann sagt er, schaut, ich habe euch die Füße gewaschen. I mówi do nich, spójrzcie, ja wam przecież umyłem nogi. Und jetzt sollt ihr auch einander die Füße waschen. I tak i wy winniście sobie nawzajem umywać nogi. Einander, das heißt, jeder hat es nötig. Nawzajem, to oznacza, że każdy z nas tego potrzebuje. Und er sagt, wenn ihr dies wisst, glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. I mówi do nich, jeśli o tym wiecie, jakże błogoszczęśliwymi będziecie, jeżeli tak będziecie czynić. Haben wir noch diesen Blick füreinander? Czy my mamy właśnie jeszcze takie spojrzenie na siebie nawzajem? Wenn wir selbst empfinden, wie nötig wir es haben, dass der Herr uns die Füße wäscht. Jeżeli my to dobrze zauważymy, jak to bardzo jest rzeczą konieczną, aby Pan obmył moje własne stopy, damit wir als Ergebnis wieder gereinigt und erfrischt Gemeinschaft mit ihm genießen können, abyśmy mogli jako skutek tego być oczyszczeni i cieszyć się tą społecznością z nim, dann wollen wir doch auch uns von dem Herrn Jesus gebrauchen lassen, einander in dieser Beziehung eine Hilfe zu sein. To gdy to wiemy, to też dajmy samych siebie użyć do tej służby, aby nawzajem umywać nogi innym. Siehst du einen Bruder, eine Schwester, die auf einem gefährlichen Weg sind? Czy ty może widzisz brata albo siostrę, którzy znajdują się na drodze niebezpiecznej? Dann lass dir die Weisheit schenken, Füße zu waschen. To pozwól, aby Pan podarował ci tej mądrości, abyś umył te nogi. Glückselig seid ihr, wenn ihr es tut. I błogoszczęśliwymi będziecie, jeżeli tak będziecie czynić. Nicht nur wissen, auch tun. Nie tylko wiedzieć o tym, ale też i to wykonać. Glückseligkeit liegt darin, gehorsam zu sein, wenn der Jesus etwas sagt. Ta błoga szczęśliwość jest zależna od posłuszeństwa, jeżeli Pan czegoś od nas oczekuje. Aber glückselig auch deshalb, weil es um Genuss der Gemeinschaft mit ihm geht. Ale też i błoga szczęśliwość, jeśli to zrobimy, bo tu chodzi o społeczność z nim i nawzajem. Und das ist das Ziel dieses Dienstes. I taki jest cel wykonywania tej służby.
Teil mit dem Herrn Jesus zu haben, glückliche Gemeinschaft mit ihm zu genießen. Aby mieć dział z Panem Jezusem albo w Panu Jezusie i cieszyć się tą szczęśliwą społecznością z Nim. Wie dankbar dürfen wir ihm sein, dass er alles tut, um das möglich zu machen. Jakże powinniśmy być wdzięczni za to, że On wszystko uczynił, abyśmy my tak mogli też uczynić.